szósty tydzień od 4 marca. Tak, zacząłem od początku. Program jest fajny, fajne jest to, że Artur podchodzi bardzo indywidualnie do każdego. Ja ze względu na to, że mam spory problem z nadwagą, niektórych ćwiczeń nie mogę wykonywać, Artur na to zwrócił uwagę, dopasował mi trening taki bardziej indywidualny, także jest super. Zwraca uwagę na poszczególne osoby. No wiadomo, że z racji osób, które tutaj trenują, nie może zwrócić uwagi na każdego po kolei, natomiast no, tak jak wszyscy widzimy, stara się zwracać uwagę na z grubsza na większość osób, na to, co kto może zrobić. Dieta plus tam siłownia, basen, coś próbowałem, za bardzo nie szło. Sześć tygodni, 9 kilo, no dla mnie to jest sukces, ze 153 do 144 w 6 tygodni to jest rewelacja, przynajmniej jak dla mnie. I także ostatnim razem jak się ważyłem, waga pokazała 144, także no mniej więcej do 9 kilo w 6 tygodni zeszło, aczkolwiek nie ważyłem się w tamtym tygodniu, także być może jest więcej. No, mówi mnie kolega, który wcześniej tutaj się wypowiadał. To jest jego wina, ale jestem bardzo wdzięczny. Odchudzanie, kondycja. Jak widać, ciągnąłem jeszcze swoje dzieci. No, one się jakoś nie muszą odchudzać, ale też chodzą ze mną od 2 tygodni. No i paru znajomych też się teraz zapowiedziało jeszcze w tym programie. Forma odchudzania, kondycja, poprawa kondycji, wszystkiego. Samopoczucie, odchudzanie jak najbardziej, ale kondycja zdecydowanie lepiej po miesiącu. Pierwszy tydzień ciężko, teraz super, brakuje treningu. 2 dni przerwy brakuje. Tydzień miałem bez treningu, to masakra. Brakuje treningu, co 2 dni musi być wycisk. Motywacja zdecydowanie. To jest super motywacja. Pokazuje się, ogląda, to rewelacja. 7 kilo przez 1,5 miesiąca, czy tam bez rewelacji, ale różnica jest w kondycji na pewno. Nie, no to jest jeden wielki plus w ogóle, to nie ma co. Tu motywacja jest najważniejsza tak naprawdę. Lepszy efekt, już za każdym razem jest lepiej, dłużej się wytrzymuje każde ćwiczenie i jakaś motywacja jest, widać, że dużo Artur osiągnął i każdy będzie chciał pewnie do tego dążyć, tak jak i ja. Nie każdy jakoś chce pomóc każdemu, jest wsparcie, jest ogólnie bardzo dobrze. Atmosfera ekstra, grupa trzyma się od początku, trochę osób odpadło, ale ekipa pod wyzwaniem najsilniejsza jest, zostali ci z najsilniejszą motywacją, którzy chcą, a reszta tak, lekka przerwa, potem przychodzą, jest motywacja, ten młody też się nie ma z czego odchudzać, ale jest najlepszy ze wszystkich, kondycyjnie to w ogóle wzór, to widać jaka jest różnica, to jest zupełnie poważnie, no młody, ambitny chodzi, chce ćwiczyć, zobaczymy, ale grupa jest super. Trzyma się taka, trzon ekipy jest od początku, reszta dochodzi i będą następni, podejrzewam. Program Transformacja, grupa trzecia, w tej chwili tak naprawdę rozpoczęła trzeci miesiąc, jesteśmy w połowie trzeciego miesiąca. Frekwencja coraz wyższa, coraz więcej osób przychodzi. Coraz więcej osób chce ćwiczyć i najlepsze w tym wszystkim jest to, co mnie najbardziej cieszy, że coraz więcej osób chudnie i ja osobiście, mimo że widzę ich 3 razy w tygodniu, te efekty widzę i to jest w tym wszystkim najlepsze. Największe schudnięcie to tutaj, nie wiem na tę chwilę ile, ale Misiek jest tak pieszczotliwie nazwany przeze mnie, w ogóle oni wszyscy są przeze mnie ponazywani pieszczotliwie. Misiek 11 kilo, Kopka, dziewczyna schudła 5, Artur metrowy, jak ja mówię na niego, to 8 bądź 9 kilo.
Nie wiem jak inni, bo nie chcą się chwalić, nie wiem czy się wstydzą, nie o to chodzi tutaj przecież. Jednakże ta trójka to są tacy moi cisi faworyci i no widać, że oni chcą, że przykładają się do tego i to jest fajne. No reszta zobaczymy jak będzie po pierwszym miesiącu, bo są też nowe osoby i jak naprawdę wszystko okaże się, jak to będzie. No, oczywiście, że mając grupę 17-18 osób, nie można podejść do wszystkich jak do całej grupy, bo są ludzie, którzy przez nadwagę mają obciążone kolana, mają problemy z kręgosłupem, tu ich coś boli, coś strzyka. No trzeba indywidualnie podejść. Niektórzy na przykład nie mogą sobie pozwolić na jedzenie co 3 godziny, inni mogą. Pytają się, co jeść, jak jeść, najlepiej, kiedy węglowodany, cukry, kiedy jeść posiłek z kaszą, kiedy jeść posiłek bez kaszy. No trzeba podejść indywidualnie, bo grupa jest grupą. Wszyscy trenujemy razem na ich sukces, jednakże no, każdy jest innym człowiekiem, każdy ma inne zapotrzebowanie kaloryczne, każdy ma inne przyzwyczajenia i te przyzwyczajenia u nich trzeba właśnie indywidualnie zmieniać. Czy czuję, że biorą ze mnie przykład? Nie wiem. Nie wiem, czy czuję to. Na pewno jest miło usłyszeć, że dowiedzieli się o mnie, że mi się tam jakoś tam udało i chcą ze mną ćwiczyć. Ale czy biorą ze mnie przykład? Nie wiem, nie wiem. Ja się cieszę z tego, że oni przychodzą, że chcą coś zrobić ze swoim życiem i ja kiedyś, tak jak powiedziałem, w swoim życiu coś spieprzyłem, zacząłem to naprawiać i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że oni też doskonale zdają sobie z tego sprawę, że coś spieprzyli w pewnym etapie swojego życia i postanowili teraz dzięki transformacji, dzięki mojemu projektowi, dzięki treningom ze mną w gimnazjum 7 na Dolnym Mokotowie, zmienić swoje życie. To mnie cieszy najbardziej. A czy biorą ze mnie przykład? To już jest nieważne. Ważne, że oni chcą i robią coś z tym.